Witam serdecznie. Dzisiaj w pozytywnych inspiracjach absolutna legenda polskiego triatlonu Stanisław Seifert, nasz tutaj przyjaciel, piątka na dzień dobry. Ola również. Ola już znacie, psycholog, specjalista. Razem tworzymy w zasadzie triatlonową rodzinę, a dzisiaj mamy naprawdę wyjątkowego gościa. Zacznijmy w prostej linii od tego, którą roku miałeś pierwszy start. To będziemy wszyscy wiedzieć, z kim rozmawiamy. No, 84 w Kiekszu. No właśnie, więc podejrzewam, że połowa z Was nawet jeszcze się nie urodziła, natomiast Stanisław już wtedy startował. Zacznijmy od tego, kiedy... Miał dużo lat wtedy już. No, lata pójmiemy, jak zobaczcie, nie będziemy może mówić, ile Stasiu ma lat. W każdym razie dobrze wygląda, dobrze się czuje i to jest jakby legenda triatlonu, która pokazuje, że warto zajmować się sportem i być pasjonatem. Zacznijmy od tego, kiedy pamiętasz, Ola, masz wspomnienia pierwsze ze Stanisławem. Tak, pierwsze wspomnienia z 95 roku, susza. I jak przyjechaliśmy na zawody, to właśnie to, co powiedziałeś, że wszyscy się oglądali za Stasiem i mówili, o, to jest ten koleś, który już narobił tych triatlonów. Ja się wtedy odważyłam podejść, żeby się zapoznać. I się pytałam, a ile pan ma triatlonów? I Stasiu mówi, 124, 126. No. Więc ja sobie pomyślałam, jeny, kiedy ja będę miała 124? I tak naprawdę 124, prawie 120, to miałam na koniec kariery w 2006 roku. To miałam 120. Zbierało się tak. Troszkę. Tak? No właśnie, więc my mamy nasze wspomnienia, ale powiedz, jak ty wspominasz swój pierwszy start. Gdzie on był? No mój pierwszy start był, jak mówiłem, w 84 roku w Kiekszu koło Poznania. I tam były takie nietypowe dystanse, to pierwsze zawody w Polsce, nikt nie wiedział w zasadzie, jak to organizować. No akurat wymyślili, że będzie półtora pływania, 50 roweru i 20 biegu, co dla mnie było akurat kosmosem, bo ja nigdy nie biegałem i miałem 2 tygodnie na przygotowanie się, no ale trzeba było jakoś do tego się przygotować. No pływałem nieźle, a rower też miałem. Bo ty byłeś kolarzem wcześniej, tak? Tak, miałem rower opanowany, także tych dwóch nie bałem się dyscyplin, dlatego pojechałem się spróbować wystartować. No i mówię, co będzie na biegu, to będzie. No, ostatni bieg jakoś tam czołgam się, czy jakoś tam dam sobie radę. Dotrwam. No i udało się dotrwać do końca. No, co prawda, no potem już były konsekwencje kiepskie, bo po 20 kilometrach, nie biegając w ogóle wcześniej, nigdy w życiu, tylko tam jakieś marszobiegi na obozach czy coś, no to wiadomo, że musiało się to odbić na moim zdrowiu, na moich nogach i tak dalej. Ale dałem radę i klasyka w triathlonie. Jest zadanie, trzeba wykonać. Koniec, no. Więc zobaczcie, 84 rok Stanisław zaczyna. W 94 ja na pierwsze zawody właśnie, to też nieprzypadkowo, jadę właśnie akurat do Kędzierzyna-Koźla. 12 czerwca zaczynam swoją wielką przygodę i później tutaj od tego momentu budujemy truso. Ale, co ciekawe, w 93 roku ty już startujesz na Hawajach, jako jeden z pierwszych Polaków, tak? Czy w ogóle pierwszy? Tak. Nie, tam już wcześniej był Mirek Mizera, był Jarek Łabusz, tam było 2 czy 3 zawodników wcześniej. A pamiętasz swój wynik? Tak, ja oczywiście, że pamiętam. 10 godzin 31. Wow. Słuchajcie, na Hawajach, szacun, w 93 roku. Pomyślcie sobie, co to oznacza teraz dla tych wszystkich specjalistów. No właśnie. Rama pewnie jeszcze taka aluminiowa już była, tak. Znaczy, tym się różnił rower, że nie było pozycji takiej czasowej jak teraz i nie było leżanki takiej jak w tej chwili. Ja mówię, no to leżanka tam, lemontka, na to mówią. Nie było tego i był po prostu rower klasyczny, taki ścigancki. No właśnie, a teraz wiemy dobrze, że na rowerze czasowym poprawiamy wynik nawet o 2,7 km na dystansie, tak? Więc gdybyś teraz pojechał na takim rowerze, to proporcjonalnie, nie wiem, 20 minut byś pewnie wynik poprawił. No bo na eliminacjach zrobiłem czas 9,40, także że było co. No właśnie. Tylko że tam jest z kolei są inne warunki niż tutaj w Europie, jak ja startowałem na eliminacjach, bo wiadomo, tam zawsze mówią, że trzeba godzinę dołożyć na Hawaja. No, tak, ja dołożyłem 50 minut, ale naprawdę na Hawajach to bym bardzo dobrze mi szło. Rower miałem super, bo w 5 godzin 3 minuty pojechałem, popłynąłem godzinę 2, to też bardzo dobry wynik był, bez pianki. No i bieg, no to już potem ciężko, bo ponad 4 godziny i to mi tam trochę dołożyło tych minut na końcowym tym wyniku. Całkowity wynik jest bardzo, bardzo dobry. Słuchajcie, no, dla nas, dla mnie i dla Oli to jest wyróżnienie, że możemy siedzieć tutaj obok Stanisława, dotknąć nawet. Słuchajcie, to jest prawdziwy. Dobrze. Taka legenda siedzi tutaj. W całości. Ale słuchajcie, o sporcie oczywiście, bo to jest jakby skutek, natomiast ja bym chciał tutaj też z Tobą porozmawiać z Tobą właśnie o życiu.
Jak ten sport wpłynął na Twoje życie i jakie cechy charakteru pomagają Ci do dzisiaj przetrwać te trudne momenty, które były kształtowane przez te wszystkie lata? No nie, oczywiście, no opowiadaj. Ja mam mówić, no. Aha. No, sport dla mnie był, ja sport uprawiam generalnie 46 lat już. Czyli od 2000, jak miałem 24 lata, pierwszy rower sobie kupiłem i od tej pory zacząłem jeździć na rowerze. Wcześniej tam troszeczkę grandziłem, troszkę alkohol, no papieroski. To cicho, tak. To o tym nie będzie mówić. Aha, to jest tajemnica. Od tej pory zacząłem się interesować sportem i zacząłem dużo jeździć. Trenowałem sobie, miałem swój rower, sobie jeździłem, trenowałem. No i trafiłem do klubu, ponieważ mi się zdarzyło kiedyś pojechać na gdzieś tam jakiś trening i trafiłem na kolarzy w jakiejś tam klubie. No i oni, no jakiś młodziak, który się czepił, trzeba go urwać. Okazało się, że wszyscy odpali, ja zostałem. Czyli trener tak. Mówi, o jakiś dobry zawodnik, trzeba go jakoś porozmawiać z nim, zainteresował się mną i wzięli mnie do klubu. No i jeździłem tam przez 6 sezonów, jeździłem, ale wtedy w tych czasach to było, polskie kolarstwo było światową potęgą, był Szurkowski, Szoznacz, który był w naszym klubie. I nie było łatwo się wybić w kolarstwie. Tak, byłem takim wojewódzkim kolarzem, można powiedzieć. Tam pierwszą klasę zdobyłem, licencję, ale nic więcej, żadnej międzynarodowej już nie miałem szans. No i pojeździłem do 80 roku i już wycofałem się z kolarstwa. Bo trzeba było za coś żyć, trzeba było do pracy i tak dalej. No i potem jeździłem sobie dalej na tym rowerze, ale już jako turysta, amator, startowałem w wyścigach takich różnych tam dla weteranów. I potem właśnie w 1984 roku dowiedziałem się, z gazety wyczytałem, że coś takiego jest jak triatlon. I no i mówię, no to trzeba spróbować. No i tak się zaczęło i te 36 lat już tam się kotłuje w tym. No właśnie, słuchajcie, wyobraźcie sobie, 36 lat treningu w triatlonie, cały czas, że tak powiem, całościowo, kompleksowo zdrowy, a wiadomo, kontuzje różne się zdarzają, natomiast tak. No tutaj my akurat z Olą wyznajemy taką koncepcję tego sportu takiego holistycznego, całościowego, który dba o ciało i ducha, tak? I tu może Ola jako psycholog by poprowadziła tą część, która wskaże nam te wartości, które wypływają z utrzymywania takiego zdrowego stylu życia, tak? Przez te wszystkie lata. Oczywiście, no właśnie. Tak. My dzisiaj sobie rozmawialiśmy w kuluarach o tym, że jak ten triathlon na nas wpłynął, jak to było w tych latach 90., kiedy zaczynaliśmy, to był zupełnie inny triathlon. To był taki triathlon bardzo mocno zespołowy, bardzo mocno oparty o wartości. Trenowaliśmy u Bogdana. Bogdan zawsze nas uczył, że podstawa to po prostu być uczciwym, być sumiennym, wykonywać swoją pracę do końca, nie oszukiwać. Przede wszystkim lubić, to u nas wszyscy lubili triatlon i raczej Bogdan musiał ganiać wszystkich po lasach, żeby przestali trenować i odpoczywali, niż żeby robili. Nigdy nas nikt nie zmuszał. I często jak w dzisiejszych czasach pada pytanie od rodziców, jak zmotywować dzieci do sportu, żeby się ruszały, no to dla nas w latach 90. to było nieznane, ponieważ wszyscy chcieli trenować i z sezonu na sezon, z zawodów na zawody. Tak naprawdę kształtował się taki hard ducha, który potem w takim dorosłym życiu, to co dzisiaj Stasiu powiedział, że gratuluję Bogdanowi wychowanków, którzy osiągają swoje cele, realizują się w życiu, no, ale było to związane z tym, jak żeśmy w tym triatlonie też się różne rzeczy nauczyli. Nauczyliśmy się treningu, który był często ciężki, nauczyliśmy się dyscypliny, nauczyliśmy się punktualności i to było cały szereg takich, można powiedzieć, wartości, umiejętności, które sportu kształtował. No właśnie, ale które z tych cech u Ciebie jakby tak wyczuwasz, że one zostały podkręcone właśnie przez to, że byłeś te całe życie zawodnikiem? Dzięki którym cechom osiągasz jakby sukcesy w życiu osobistym? Ja ze sportu najwięcej wyciągnąłem tego, że punktualność i konsekwencja w dążeniu do celu. To były najważniejsze dwie moje sprawy, które ja... No i starałem się żyć sportowo, czyli zdrowo. To też, bo wcześniej różnie to bywało. I te cechy pozostały u mnie do tej pory. Mhm. A często jest tam takie rozmowy właśnie, że mówi ktoś, że sport uratował mu życie. Czy ty miałeś taki moment, że byłeś na granicy? Mamy tu, słuchajcie, oczywiście Jurek Górski jest takim klasycznym przykładem w naszym środowisku, natomiast każdy z nas
gdzieś miał pewne momenty zachwiania. Czy właśnie dzięki temu, że zajęłeś się sportem, też poszedłeś tą dobrą drogą? Miałem takich momentów naprawdę drastycznych, jeśli chodzi o to. Wiemy, to spoko, żeby nie było. Ale szedłem może w tym kierunku, nie bardzo zdrowo żyłem. A właśnie. No, nałogi, papierosy, alkohol też czasem. Wcześniej poszedłem z domu, miałem dostęp do wszystkiego, nikt mnie nie kontrolował, mogłem sobie napić się czy coś tam, paliłem papierosy. Ale wszystko odstawiłem, no ponieważ właśnie, sobie kupiłem rower, nie miałem czasu na to, zdrowe i tak dalej. I po prostu trzeba było się zająć czym innym i to mnie pociągało. Mhm. A tam to powoli zaczęło gdzieś tam na boku siadać i teraz alkohol dla mnie nie istnieje w sumie, ponieważ oczywiście już 40 parę lat nie palę i żyję. No właśnie, więc słuchajcie, przesłaniem jest tutaj od nas całej trójki, ale to szczególnie od Stanisława, że no, trzeba w którymś momencie zdecydować, czego tak naprawdę się w życiu chce. Jeżeli coś wam, że tak powiem, przeszkadza w tym życiu, to pójdźcie w jakąś dziedzinę, a szczególnie tutaj my oczywiście zachęcamy do sportów wytrzymałościowych. No i właśnie tutaj takie kolejne pytanie. Właśnie, co ten sport wytrzymałościowy wprowadza szczególnego w życie człowieka? Może Ola najpierw od strony psychologicznej, a ty. Okej. Tak, my już rozmawialiśmy w poprzedniej rozmowie o tej wyczynowości, że z jednej strony ona wprowadza i hard ducha, i hard ciała, i te nawyki, o których Stasiu mówi, czyli żywieniowe i ogólnie takiego życia, można powiedzieć, higienicznego, jakby to nazwać. To jest z jednej strony. Oczywiście są dyskusje na temat tego, czy sport wyczynowy jest do końca zdrowy, ale dzisiaj rozmawialiśmy między innymi też z Ewą, żoną Stanisława, o tym, że tak naprawdę nie chodzi tylko o to, że jesteśmy zdrowi i możemy popatrzeć teraz na Stasia, który zawsze był moim idolem. Jak sobie dzisiaj na ciebie patrzę, jak się spotkaliśmy, to myślę sobie, o, ja chcę być taka sama. Nic się nie zmieniło przez 30 lat ostatnio. Dokładnie. I myślę sobie, i właśnie Ewa powiedziała, że tak naprawdę to chodzi o to, że sport to jest jedno, ale że Staś jest cały czas czymś zainteresowany, cały czas się czymś ciekawi, cały czas się rozwija. Jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, co jest w ogóle taką przyczyną tego i zdrowia, i szczęścia, i takiego dobrego samopoczucia, to dzisiaj ustaliśmy właśnie to, że to jest ta ciekawość cały czas rozwoju tego, że idziemy do przodu. I nie jest to ważne, czy to będzie triatlon, czy to będzie bieganie, czy to będzie jakaś pasja związana z książkami, ale tak naprawdę ludzi przy zdrowiu i młodości zatrzymuje ciekawość. Nie, po prostu nie stać w miejscu, tak? Więc masz takie poczucie takiej ciągłej energii? Mnie ciągle do czegoś, zresztą żona tutaj przypomina, że mnie ciągle do czegoś ciągnie. Ja muszę coś robić w życiu, jakieś mam takie usposobienie, że nie mogę siedzieć bezczynnie. Ja oprócz sportu, bo sport bardzo kocham w różnych postaciach, bo wiele sportu uprawiałem, tak znaczy amatorsko i uprawiam dalej. Ale też na przykład bardzo lubię motoryzację i to mnie też pasjonuje. To jest taki drugi konik, motoryzacja. I to mnie też tak trochę rajcuje i trzyma przy życiu, że mam zainteresowanie w tym kierunku też. No właśnie. Taki, że w jednym kierunku tylko sport i nic więcej poza tym. Słuchaj, to jest bardzo ważne, bo tu wielokrotnie podkreślaliśmy, że każdy specjalista w jakiejś dziedzinie powinien mieć jeszcze inną pasję, dodatkowe zajęcie, ponieważ kiedy nie daj Boże, ale zdarza się jakaś kontuzja, jakiś kłopot. Mamy jeszcze to coś. Natomiast wielu zawodników, którzy są skupieni tylko i wyłącznie na samym sporcie, później stają w obliczu tragedii, tak? Że nie mogę trenować, to znaczy co, świat się zawalił. Czyli tutaj Stanisław podkreśla, że ta druga pasja jest zawsze gotowa i możesz z niej skorzystać, jak masz więcej czasu lub wtedy, kiedy chcesz odpocząć, to robić coś innego. Tak? No, przychodzi taki moment, że człowiek już fizycznie jest trochę zmęczony i już nie może wszystkiego wykonywać. Czyli tak jakby ten sport powoli odchodzi w zapomnienie, może nie zapomnienie, ale na bok, na drugie tor. I wtedy zostaje mi ta pasja następna, która bardzo mnie pociąga i mogę tą motoryzacją się zajmować do późnej starości, bo nie muszę być jakimś tam rajdowcem, ale tym się interesuję i to mnie pociąga i mam jakieś zainteresowania i mogę sobie dalej żyć w tym wszystkim. Stasia dzisiaj, Stasia i Ewę, którzy do nas tutaj zajechali, spotykamy w drodze na wakacje spontaniczne, także zazdrościmy spontanicznych wakacji.
spontanicznych wyborów. Co ciekawe właśnie, jak się zapytasz mnie, gdzie wyjedziecie? Mówią, że po prostu tam, gdzie będzie pogoda. Czyli słuchajcie, super sprawa, bo nie mają planu konkretnego, że musimy gdzieś dojechać, tylko sprawdzamy na mapie, tam będzie przez 3 dni ładnie. To jedziemy tam. I słuchajcie, to jest taka fantastyczna jakby sytuacja, jakby przesłanie dla was wszystkich, żebyście nie zamykali się w pewnych jakichś takich granicach, tylko włącznie sportu albo jakiejś pracy, czegokolwiek. Wszechstronność, jakby ciągła aktywność, tak? Przesłanie właśnie, dla wszystkich nowych i młodych zawodników. Ja też tak mówię, że to powinno być spontanicznie, trzeba niektóre rzeczy podejmować, jakieś decyzje. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije, to po pierwsze, więc mówię, tutaj trzeba jakby mieć, ale ta energia wewnętrzna jest konieczna. Tutaj oczywiście, jak patrząc na Ciebie, wspominam te 30 lat temu, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy, mniej więcej ważyłeś tyle samo, wyglądasz tak samo. Jak to robisz, że cały czas ważysz ileś tam kilogramów i nie przybywa Ci? Jesteś tak bardzo aktywny, czy po prostu zdrowy styl życia i specjalna dieta? Nie no, specjalnej diety nie prowadzę. Ja się odżywiam, no przede wszystkim jem to, co lubię, ale staram się też odżywiać właśnie zdrowo. Że na przykład tam takie rzeczy, które ktoś bardzo uwielbia, ja sobie to wszystko też mogę zjeść, ale w miarę, czasem. Ale generalnie to ja się odżywiam zdrowo i muszę, i znam swój organizm na tyle, że ja nie pójdę na trening, że się zarżnę do upadku, go będę trenował, bo ja po prostu wyczuwam, kiedy ja muszę przestać. Bardzo ważna uwaga. I to mnie widocznie tak pozwala mi tyle lat trenować, bo ja się nie zajechałem za 2, 3, 4 lata, tylko po prostu wszystko robiłem to z głową. Czasem były treningi takie, że przesadzałem, no ale potem na przykład odpocząłem, już doszedłem do siebie i już mogłem znowu coś robić. Dzisiaj rozmawialiśmy ze Stasiem też o tym, jak to jest, że w triatlonie byliśmy w stanie kontynuować triatlon przez wiele lat bez kontuzji, bo dzisiaj też zapytałeś nas, czy mieliśmy kontuzję i okazuje się, że ja w sumie miałam jedną mechaniczną przez te 15 lat takiego intensywnego trenowania, ale to, czego żeśmy się uczyli, to właśnie słuchania własnego ciała, że zawsze Bogdan jako trener bardzo o to dbał, bardzo dbał o odnowę, o to, żeśmy odpoczywali, o to, żeby to nie był taki trening, tak jak powiedziałaś, do zajechania. To było zawsze jakoś z głową robione i to też pokazuje, jak potem radzimy sobie w życiu takim dorosłym, no bo to nie sztuka jest natrenować, tak jak dzisiaj powiedzieliśmy, 3 sezony w triatlonie, wyeksploatować się totalnie i potem mieć kontuzję. Tak naprawdę triatlon to jest taka ogromna też rozgrywka intelektualna, żeby dobrze dopasować trening, dobrze dopasować te możliwości mentalne, możliwości nasze życiowe, zawodowe, rodzinne i żeby to wszystko jakoś się spinało w jakąś całość, a nie było tylko jakąś drogą ku kontuzji, drogą ku jakiemuś wyczerpaniu, bo triatlon może na to pozwolić. No właśnie zobaczcie, Ola około 40 lat, ja około 50, Stasiu około 70. On jest dla nas najlepszym wzorem tego, że ta droga, którą podążamy, jest słuszna. Bo tak jak Ola powiedziała, my chcemy, byłeś dla nas idolem 30 lat temu i nadal jesteś. Jak my sobie możemy marzyć teraz, że za kolejne 10-20 lat nadal chcemy mieć takiej sprawności, chęci do życia, posiadania pasji, energii i tak dalej. To jest przesłanie dla tych młodych i wszystkich, którzy zaczynają trenować triatlon, żebyście nie skupili się tylko i wyłącznie na wyniku sportowym, bo to jest jakby pewnego rodzaju kłopot. Tak, ale w triatlon to jest taką dyscyplinę, że niczego się nie da zrobić na skróty. To jest wieloletni jakby taki etap, w którym trzeba po prostu z głową wszystko robić, żeby finalnie tam gdzieś za ileś lat dojść do tego, do czego dążyliśmy na początku. Ale teraz wszystkie młodzi to są kompanii w gorącej wodzie i 2-3 lata i on jak nie ma wyniku, to on się wycofuje. No właśnie. I tutaj powiedzmy sobie, odkryjmy trochę legendę. Ile na dzisiaj masz zaliczonych triatlonów skończonych? 287. Życzymy Wam wszystkim, żebyście 1/10 tego zrobili przede wszystkim, bo niektórzy po 3 latach już rezygnują i nawet zrobią 10-20. A ile Ironmanów w tym wszystkim? 7. 7. Także no, ja tylko, się wycofałem bardzo dawno z Ironmanów. W 2001 roku byłem na Mistrzostwach Świata w Danii. Tam zająłem 6 miejsce w swojej kategorii jako 50-latek. Ponad 50 miałem wtedy. I powiedziałem, że wtedy powiedziałem sobie, że już to był ostatni mój triatlon pełny w życiu, już więcej nie będę robił. I się tam na krótszych dystansach skupiłem. Jak Stasiu pojechał na Hawaj, w ogóle pierwszy raz Cię spotkałam, to w ogóle zaczęła się ta legenda Hawajów, bo ja wiem, jak zaczęłam trenować, że zobaczyłam Hawaje na Eurosporcie
Pomyślałam sobie, o, mogłam być triatlonistką, super. No i to marzenie we mnie dalej, wiesz, kiełkuje. Byłam w Klagenfurcie, próbowałam się kwalifikować, miałam już $500 ze sobą. No niestety byłam druga w kategorii, ale to marzenie pozostaje. Dzisiaj się śmiejemy, że mimo, że już nie jestem w wyczynie, to mąż mój Wojtek chce te Hawaje jednak zaliczyć. Ja dzisiaj mówię do Stasia, że kupię sobie slota sponsorskiego, żeby wystartować. Ale to marzenie... już tak nie smakuje, jak zbywa, czy nie? Ale marzenie o Hawajach jakby tli się przez całe życie i to jest coś, co nas trzymało w takiej pasji. No właśnie, ale wiecie, najważniejsze jest to, żeby mieć te cele, tak? Żeby dążyć do czegoś, bo naprawdę każdy dzień, kiedy wstajesz i myślisz sobie, mam plan, mam marzenie, chcę zrobić to i tamto, to po pierwsze to robisz, a po drugie życie nabiera smaku, tak? I tak mówiliśmy, sportowe marzenia to jest jedno, ale inne jeszcze przed nami. Natomiast to zapytam Ciebie, w wieku 70 lat, jakie masz jeszcze inne marzenia? Bo na pewno, jak dzisiaj rozmawialiśmy, to przewijało się, co jeszcze chcesz zrobić ciekawego? Wszystko przede mną, no, jeszcze sam nie wiem jeszcze co. Ale no, nie no, pasje są różne, ale to jest też związane ze sportem. Sobie kupiłem nartolorki i się uczę na nartolorkach jeździć. Już zrobiłem postęp, bo już 1000 kilometrów przejechałem i nieźle, ale biorę instruktora i nauczy mnie fachowo wykonywać pewne ruchy, bo zawsze moim marzeniem było jeździć na nartach zimą, na nartach klasycznych, ale stylem łyżwowym. Potrafię jeździć tylko klasykiem, a nie potrafię łyżwą. I to jest plan taki właśnie, to jest ten etap przygotowania do zimowej jazdy łyżwą. To są nartolorki. No i sobie jeżdżę, no po prostu. Słuchajcie, no pomyślcie sobie, 70-latek mówi, a jeszcze tego nie umiem, to się tego nauczę, a jeszcze to zrobię. Więc zobaczcie, jaka energia cały czas tkwi w człowieku, jeżeli cały czas podąża jakąś ścieżką. Natomiast wszyscy ci, którzy siedzą w domu, marudzą, że życie jest ciężkie i nie wiem, za co się wziąć, nie wiem, co ma zrobić, no to bierzcie dobre przykłady. Także tutaj mamy idealnego człowieka, który może powiedzieć, ludzie, życie zależy od was tak naprawdę, nie? No oczywiście, no każdy tak się wyśpi, jak sobie pościele. No i to jest takie motto moje. No właśnie, a jeszcze tylko jakbyś miał takie no nie wiem, przesłanie na przykład, najprościej, bo ty masz wnuczki jakieś? No właśnie, mam, w jakim wieku? Prawnuczka ma rok niecały. No dobra, albo już ma rok, tak. No właśnie, to jakbyś teraz słuchaj, jak ta twoja prawnuczka to obejrzy za ileś tam lat, co byś jej dzisiaj powiedział? Takie przesłanie od dziadka, czy od pradziadka nawet. Najważniejsze w życiu. Tak. Wnusiu, idź swoją drogą. O, właśnie. Także Wnusiu, pamiętaj, dziadek ci, pradziadek powiedział bardzo ważne, szukaj swojej drogi, zawsze znajdziesz po drodze fajnych ludzi. Oczywiście. No właśnie, ty może Ola powie, jak ważne jest otaczanie się właśnie takimi ludźmi. Zobaczcie, jak my czerpiemy w tej chwili od Stanisława dużą młodsi energię, tak? Więc mówię, posiadanie takich blisko siebie ludzi to jest skarb, tak? Tak jak miałam taką dosyć dłuższą przerwę w triatlonie, bo urodziły się dzieciaki. No i potem zaczęła się era Facebooka i parę lat temu zobaczyłam, że Stasiu na Facebooku zaczynał publikować. Napisałam do ciebie, nie wiem czy pamiętasz, że Stasiu, czy pamiętasz jak się spotkaliśmy i powiedziałeś mi, że ma 124 triatlony i to było dla mnie motywacją. Dzisiaj mówiliśmy o tym, jakie te triatlony były w tych 90 latach. Wspominaliśmy Malbork u Marcina Waniewskiego, pozdrawiamy, jak żeśmy jechali rowerami górskimi przez jakieś pola. Ja wtedy wyszłam pierwsza z wody, żeby to było jasne dla wszystkich. I wtedy moi rodzice, którzy startowali Funny Race, Marcin Waniewski organizował Funny Race, jechali na rowerze wspólnie, płynęli materacem, biegli, a potem otworzyli bagażnik i rozdawali wszystkim chleb ze smalcem i z ogórkiem. No, pamiętam, że się zapach i te relacje smak w triatlonie, one były najważniejsze wtedy, że to było tak jak dzisiaj rozmawialiśmy z Ewą, żoną Stanisława, że dzisiaj ludzie przyjeżdżają na zawody i sobie nawet dzień dobry nie mówią i nikt nie pamięta kto kogo gdzie widział, a tak naprawdę my w latach 90. przyjeżdżaliśmy po to, żeby się spotkać, żeby kogoś spotkać, żeby obgadać sezon, żeby obgadać co u niego, żeby razem analizować wyniki, żeby rywalizować, ale to wszystko było na kanwie takiej bardzo mocnej społeczności. No właśnie, te relacje były zupełnie inne niż teraz. Pierwszych 5 ludzi, których pamiętasz z tych pierwszych lat, wymień, zobaczymy, czy ci współcześni trafią się w ogóle słyszeli o takich osobach. Pierwszych twoich kolegów z tamtych lat. No, Andrzej Natkański. Raz. Z którym się ścigałeś najlepiej? Jurek Górski, tak. No, Jurek Górski, zobaczcie, legenda, tak. Kolejna. Janek Lemancewicz, który już niedawno nie startuje. Mhm. Był Jarek Łabusz też był od początku. I Mirek Mizera, który już nie żyje. No właśnie, więc słuchajcie, zobaczcie, to legendy tak naprawdę wszystkie, tak? Z tamtych czasów.
Tak, no było trochę tych ludzi, ale też wielu jakoś nieszczęśliwie odeszło od No nas. już, słuchajcie, życie rzekł mi się toczy, ale słuchajcie, te relacje, które my wtedy mieliśmy, są jakby nieporównywalne. To właśnie też Ola wielokrotnie wspominała żonę tutaj i rozmawialiśmy o tym właśnie, że przyjeżdżając kiedyś na zawody, kiedy startowało w ogóle w Polsce około 100 ludzi, my się wszyscy świetnie znaliśmy. I czy ktoś był nowy, to cześć, cześć, skąd jesteś i tak dalej. W tej chwili trochę nam uciekło, także myślę, że wyrażę tutaj wspólny taki apel do wszystkich triatlonistów, że jeżeli przyjeżdżasz na zawody i nawet kogoś nie znasz, widzisz, że jest młodszy, może zaczyna, to podejdź, zagadaj, zapytaj się, może potrzebuje jakiejś porady. Nawiązujmy te relacje, mimo że nas jest sporo, bo my doświadczyliśmy tego wspaniałego czasu, kiedy znaliśmy się wszyscy, byliśmy przyjaciółmi, i to były czasy zupełnie inne. Oczywiście. Dzisiaj Wojtek, mój mąż, do Stasia mówi: Stasiu, czy masz jeszcze te koła Z spinerki? dziewięćdziesiątego któregoś tam Z roku. No, to któregoś były czasy, roku. no człowiek był zakochany w tych kołach akurat Tak? wtedy, no i miałem, potem sprzedałem, potem sobie inne Tak, kupiłem. pamiętam te czasy, jak wiesz, przyjeżdżaliśmy na zawody i to były lata 90., jak pojechaliśmy za granicę pierwszy raz i człowiek, zanim skupi się na swoim starcie, to chodził po boksie. Byliśmy wtedy w Szwecji na Mistrzostwach Świata w 3/4. Chodził po boksie, oglądał, jakie ludzie Tak, mają patrzę. rowery i robił wielkie oczy. A my wtedy naprawdę nie mieliśmy jeszcze możliwości finansowych. Tak. Dzisiaj wspominaliśmy Głogów, pozdrawiamy Jurka. 95 rok, pojechaliśmy w 15 osób, mieliśmy tylko 8 rowerów. Bo nie było reszty stać na Na rowery i zmianę się startowali startowało. młodzicy, a potem jak młodzicy skończyli, to startowali juniorzy. I to były takie czasy, że pamiętam, że pierwszy rower, mój mąż i ja, taki naprawdę wyczynowy, z prawdziwego zdarzenia, kupiliśmy sobie już jako dorośli ludzie, tacy zarabiający, bo przedtem to tak naprawdę to się zbierało Dokładnie. ze stypendium, to z czegoś i nie było. I zawsze te właśnie twoje spinerdzie, nie? Jak się je zobaczyło, to była taka, wiesz, pozytywna zazdrość, żeby też takie kiedyś mieć. I dopiero tak naprawdę w dorosłości było nas stać na taki dobry sprzęt. Teraz są inne czasy. Ale sprzęt sam nie jedzie, trzeba Tak, wytrenować. Jak słyszałam, się że nie nie jedzie. wytrenuje, to. Nigdy nie jeździł i nie będzie jeździł. Tak. Natomiast słuchajcie, właśnie ten szacunek dla tych wszystkich rzeczy, które kiedyś mieliśmy, czyli ktoś kupił sobie jakiś nowy rower, to każdy był zachwycony, ale to nie była zazdrość, to była jakby taki szacunek dla tej osoby, bo albo zyskał sponsora, albo ciężko pracował. Przecież Tak. połowa z nas musiała dodatkowo coś robić, żeby Odkładał. kupić sobie No. koło jakieś. To teraz na przykład młodzi zawodnicy nie mają bladego pojęcia. Mówią: mamo, tato, kup mi sprzęt, za 5 tysięcy kupują albo droższe od razu. A my w klubie zawsze też mieliśmy hasło: kupisz sobie szosówkę za 600 zł, jak ci się rozpadnie, złożysz ją 2 razy, to będziesz przynajmniej wiedział, co cię czeka na zawodach, poradzisz sobie. Więc był jakiś walor edukacyjny jeszcze. Przecież tak jako Oczywiście, kolarz też no pamiętasz, tak. to każdy zawodnik sam sobie wszystko robił. W tej chwili oddaje się do serwisu i proszę mi tam zrobić. A kiedyś? No tak, trzeba było samemu, Od przecież zera. wiadomo, no, nikt Tak. tam nie robił. Trener trenował zawodnika, Dokładnie. resztę sprzęt trzeba było dbać o Chłopacy u samemu. nas w tych latach 90. rozkładali sami rowery na obozie, rozkładali na śrubki, wszystko czyścili, byli tym Żeby wiedzieć, co tam jest w tym zafascynowani. rowerku. Tak, i każdy bardzo dbał o przewożenie tych rowerów, o to jak było. Pamiętam mój pierwszy rower, nie wiem jaki był wasz, ale ja kupiłam sobie ze sklepu, był jeden tylko, Ramana, 1,80 m dla faceta, kosztował 870 Przeważnie zł i był sobie, z żeby. tak zwanej rury Tak. kanalizacyjnej, Ciężki, ciężki. 12 kilo, Tak, po nazywał się prostu. Żabka, dostał imię Żabka i do dzisiaj jest w naszej rodzinie ten rower, gdzieś tam chadza. I tak naprawdę tych rowerów się nie pozbywaliśmy. One wiszą u nas na strychu i cały czas je mamy. Albo jeżdżą na nich zawodnicy naszego klubu. A jeszcze chciałem zapytać takie najpiękniejsze wspomnienie właśnie, bo to i od razu mówię, że to nie muszą być te zawody, które wygrałeś, które przyniosły ci największy splendor, chociaż one też są bardzo ważne. Natomiast jakie ty masz wspomnienie, jakbyś pomyślał sobie, to które zawody były najważniejsze, najpiękniejsze w moim życiu? Ja powiem może nie o najpiękniejszych, bo tych najpiękniejszych było bardzo dużo Wszystkie, w naprawdę. triatlonie są wszystkie Tak. piękne. Ja powiem takich, na które jechałem najbardziej chyba zdeterminowany byłem wtedy, żeby tam w ogóle wystartować. Pierwszy raz wystartowałem za granicą na zawodach w 1987 roku. Pojechałem do miejscowości Immenstadt pod Oberstdorfem, to było w Bawarii, w Niemczech. I pociągiem pojechałem do Monachium. Najwięcej nie miałem pieniędzy. Z Monachium 170 km w deszczu jechałem po górach z dwoma plecakami. Jeden na No. plecach, drugi między nogami na ramię. Jechałem 170 km, żeby tam Co tam wystartować. nasze Dał 40? lał deszcz, było ciepło, ale lał deszcz. Byłem całkowicie przemoknięty, przemarznięty, zmęczony całkowicie.
I tam przyjechałem i miałem dzień odpoczynku i wystartować miałem potem. Wystartowałem, oczywiście było nas dwóch, którzy nie mieli pianek na 600 osób. Ja i jeden Węgier nie mieliśmy pianek. Zresztą mieli wszystko. Myśmy po prostu ukończyli to pływanie nieprzytomni, można powiedzieć. Wsadzili nas na rower, pojechaliśmy, pobiegliśmy, ukończyliśmy. A ja potem jeszcze miałem wracać z powrotem na rowerze do Monachium, bo nie miałem pieniędzy dalej. Ale szczęście, że się znaleźli ludzie bogaci, nie, dobrzy ludzie w Niemczech, u których ja mieszkałem, bo tam organizator załatwił mi spanie za darmo. I ci ludzie mnie wsadzili w pociąg i wysłali pociągiem do Monachium. I w ten sposób przeżyłem ten triatlon, bo nie wiem, czy do tej pory bym żył. Ja bym musiał wracać w takich warunkach, jak wracać. Bo oczywiście z przygody. Dodajmy, to 180 to nie było tak, o, siadł na rower i przejechał, ale to już na zupełnie inne opowiadanie. Historia jest... Ale obecna. To jest prawdziwa historia triatlonu. Naprawdę, słuchajcie, to część, znaczy mamy wszyscy takie wspomnienia niesamowitych wyczynów właśnie, bo kiedyś to nie było takie proste, że wsiadam, jadę samochodem, wracam sobie, jest okej. Okay. Trzeba było dojechać, wystartować, zorganizować sobie, ale to nas ukształtowało. Dlatego tutaj ja zawsze apeluję do trenerów, żeby się nie ułatwiali zawodnikom wszystkiego. Naszą rolą tak naprawdę jest nawet wręcz utrudnić, żeby w przyszłości było im łatwiej. Także zobaczcie, triathlon kształtował nas przez te wszystkie lata i dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni. No i tego Wam życzymy, żeby Wam się udało i żebyśmy za 20 lat mogli się też spotykać i wspominać takie rzeczy. Także nie poddawajcie się, walczcie do końca. Także dobra, wielkie dzięki. Piątka jeszcze raz wspólna. Ola. Dobra, także dziękujemy. Stanisławowi, zapamiętajcie, jak spotkacie tego człowieka gdzieś na zawodach, to nie, żeby się nie zastanawiali się, kto to jest. Podejdźcie, powiedzcie: dzień dobry, panie Stanisławie, zaczynam triatlon, to mój początek, także gratuluję. Albo mam dopiero 50 triatlonów. Albo powiesz, jestem na początku drogi, także dobre słowo od Stasia na pewno usłyszycie. Zatem do zobaczenia, ten sezon będzie trudny, ale na pewno gdzieś tam się spotkamy. I nie bójcie się mnie, ja zawsze wam pomogę, jak trzeba będzie, przynajmniej rozmową. Oczywiście. Wsparcie psychologiczne to największy atut. Także do zobaczenia, do usłyszenia. Hej. Dziękujemy bardzo.